Mamy rok 2015, dlatego też nie przypadkiem o niezwykłych skarbach pomorskiej przyrody pragniemy opowiedzieć w roku jubileuszu 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To właśnie tutaj, w pomorskich lasach, znajdziemy wyjątkowe miejsca obfitujące w rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Na naszej trasie znajdują się rezerwaty i pomniki przyrody. Miejsca i ciekawe, i tajemnicze. A wszystko to po to, byśmy potrafili zauważyć, że świat przyrody, świat piękna, znajduje się bardzo blisko nas, w zasięgu ręki. Jeszcze do niedawna spotykane były w pomorskich lasach zaledwie sporadycznie, a ich obecność traktowano jako swoistą sensację. Relacje pomiędzy nimi a ludźmi od zawsze miały bardzo burzliwy charakter, choć trzeba przyznać, że ich negatywne postrzeganie przez człowieka było zazwyczaj nie do końca uzasadnione. Dzisiaj powracają na Pomorze, stając się ponownie ważnym elementem regulującym relacje pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierzostanu lasów i terenów śródleśnych. Lisy, których jedynym wrogiem był od dobrych kilkunastu lat tutaj jedynie samochód, teraz muszą się mieć na baczności. W przeszłości zabijane i redukowane, dziś są objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Wilki. Po II wojnie światowej, podczas której populacje wszystkich zwierząt zostały mocno zredukowane, dla wilka w Polsce nastał czas prawdziwej wojny domowej. Dopiero w 1975 roku zniesiono wypłacane przez 20 lat premie za wyśledzenie watahy, za zabicie wilka, za wybieranie z nor jego szczeniąt. Ta okrutna polityka doprowadziła do tego, że łącznie zarejestrowano ponad 1200 zlikwidowanych wilków, a jego stan liczebny w Polsce spadł do krytycznej liczby 100 osobników. Prowadzona od 2000 roku przy bardzo dużym udziale wszystkich nadleśnic w Polsce inwentaryzacja wilka pozwala ocenić liczebność i zasięg występowania tego drapieżnika w naszym kraju. Obecnie liczebność populacji wilka w Polsce ocenia się na blisko 1000 osobników, a zasięg jego występowania obejmuje wszystkie większe kompleksy leśne na wschód od Wisły, Karpaty i większość lasów nizinnej części Polski zachodniej, w tym Pomorza. Wiadomo, że wiosną 2014 roku lasy w zachodniej Polsce zasiedlone były przez ponad 30 grup rodzinnych wilków. Obecność kilku z nich stwierdzono na terenie Nadleśnictwa Czarnobór i Nadleśnictwa Szczecinek. W pomorskich lasach, w których dominują pozbawione podszytu monokultury sosnowe, wilk nie ma najlepszych warunków do bytowania. Dodatkowo komplikuje je intensywna penetracja terenów leśnych przez zbieraczy jagód i grzybów. Dlatego też osiedlające się tu wilki coraz częściej wybierają rozległe tereny popoligonowe, pokryte brzozą wrzosowiska i uprawy leśne, gdzie aktywność człowieka jest znacznie słabsza. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, w leśnictwie Wilcze Doły, w okolicy, w której widywano i widuje się wilki. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że wataha wilków, która w Polsce liczy najczęściej 4-5 osobników, do swego bytowania potrzebuje bardzo rozległego obszaru, o powierzchni co najmniej 100 km kwadratowych. Wilki, podobnie jak psy, znaczą swoje terytorium, ostrzegając w ten sposób inne watahy przed wtargnięciem na swój teren.
Znaki te służą im również do nawigacji, pozwalając określić częstotliwość, z jaką bywają w poszczególnych częściach obszaru, jaki zajmują. Ciekawostką jest fakt, że każda watacha ma swój charakterystyczny, odróżniający ją od innych wilczych rodzin zapach. Skoro już o wilczej rodzinie mowa, obowiązuje tu bezwzględna hierarchia. I tak watachą dowodzi najsilniejsza para, tak zwana para alfa, która jako jedyna ma prawo się rozmnażać – basior i wadera. Pozostałe wilki zajmują w stadzie ściśle określone miejsce, podkreślane niemal na każdym kroku poprzez rozbudowany system gestów, zarówno dominacji, jak i poddaństwa. W wilczej społeczności każdy z osobników pełni swoją funkcję. Są więc wilki tropiciele, strażnicy polowania, są specjaliści od zabijania i wreszcie ochroniarze dzieci pary alfa. I to właśnie młode wilczki jako jedyne pozostają poza hierarchią stada, a opiekuje się nimi cała watacha. Dzięki badaniom prowadzonym przez Stowarzyszenie dla Natury Wilk w latach 2002-2009 poddano analizie blisko 500 próbek odchodów wilków zebranych głównie w lasach zachodniej Polski. Wyglądały podobnie jak te, na które natrafiliśmy na terenie leśnictwa Jeleni Ruczaj w Nadleśnictwie Szczecinek. Badania te wykazały, że nasze wilki w blisko 90% polują na jelenie, sarny, daniele i dziki. Choć w ich menu spotkać można również lisa, zająca, jenota i bobra. Wilk występuje w wierzeniach i kulturze wszystkich narodów, ze wszystkich kontynentów, na których żyje. Od najdawniejszych czasów był tematem mitów, legend i bajek, przekazów mówionych i pisanych. I choć przeważa w nich negatywny obraz wilka, to trzeba przyznać, że zauważono również jego pozytywne cechy. Umiłowanie wolności, przebiegłość, wytrwałość i konsekwencje, szacunek do wzajemnych relacji w stadzie i siłę wilczego charakteru. Któż z nas nie zna mitologicznego przekazu o legendarnych założycielach Rzymu, Romulusie i Remusie, którzy jako niemowlęta, skazani na śmierć, zostali ocaleni i wykarmieni przez wilczycę, będącą dziś symbolem wiecznego miasta. Mongołowie uważają wilka za swojego mitycznego przodka. Dla Japończyków jest strażnikiem gór, a Chińczycy twierdzą, że próbuje pożreć słońce podczas zaćmienia. To właśnie wilk, żelazny wilk, przyśnił się księciu Giedyminowi na kartach przypomnianej przez Adama Mickiewicza legendy. Wilk, który wyznaczył miejsce założenia Wilna. Motyw wilka przewija się we wszystkich możliwych formach. W literaturze, sztuce, filmie, a nawet w grach komputerowych. I choć nie zawsze postrzegany jest pozytywnie, trzeba podkreślić to, że jest. Napięcie rośnie, słyszysz? Moje serce. Znajdujemy się w okolicach Soszycy. To tutaj wody Słupi przekraczają wschodnią granicę niezwykle malowniczego... Wciąż pozostaje bezcenna. I teraz wciąż pozostaje bezcenna. I znowu źle. Wiem, no... Bezcenna. Pozostaje bezcenna. Wciąż pozostaje bezcenna. Wydawać by się mogło, że w miejscu, w którym przez ponad pół wieku
człowiek niszczył i tratował przyrodę gąsienicami czołgów, dziś nic nie ma prawa rosnąć. Tymczasem widoczny za moimi plecami obraz wrzosowisk to paradoksalnie pokłosie tej wydawałoby się tragicznie nieodwracalnej przeszłości. W dalszej kolejności następuje proces trawienia i wchłaniania przez rosiczkę substancji mineralnych, odżywczych. Wypływa z torfowisk położonych 200 metrów ponad poziomem morza w okolicach sierakowskiej Huty na Pojezierzu Kaszubskim. Wesołych świąt! Tego typu obrazy obserwujemy na śródleśnych terenach pojeziornych zwanych sucharami. Przyjrzyjmy się tym sucharom. Przyjrzyjmy się z bliska tym sucharom. I może ja zrobię tak. Przyjrzyjmy się z bliska tym sucharom. I sobie pójdę. Na obszarze parku znajdują się 3 spośród 4 elektrowni wodnych wchodzących, no i tak, lipa już jest. Specjalnie urządzonego, czy urządzonego specjalnie? Specjalnie urządzonego. Myślimy o tym, co mówimy. No myślimy, tak. Okej, fajnie. Nie ma więc wątpliwości, że to planeta Ziemia. Że to planeta Ziemia. Tylko potem tego nie nagrywa. Tak, nie, skasuj to wszystko.